1 kwietnia przypada wspomnienie świętej Marii Egipcjanki. Imię Marii Egipcjanki było niegdyś głośne na wschodzie. Pisali o niej święty Cyryl Aleksandryjski, święty Zozym i święty Sofroniusz. Niestety, opisując jej życie pokutne, nie podali bliższych danych biograficznych. Kiedy miała zaledwie 12 lat, uciekła z rodzinnego domu i udała się do Aleksandrii, aby tam wieść życie rozpustne. Przez 17 lat uwodziła mężczyzn nie dla zarobku, ale dla zaspokojenia swojej żądzy. Pewnego dnia udała się wraz z pielgrzymami egipskimi do Jerozolimy. Kiedy statek przywiózł pątników do Ziemi Świętej, Maria i tam kontynuowała swoje grzeszne życie. Przyszła jednak godzina opamiętania. W uroczystość znalezienia Krzyża Świętego udała się do Jerozolimy, by przypatrzeć się obrządkom kościelnym. Kiedy zamierzała wejść do Bazyliki Grobu Pańskiego, została jakąś niewytłumaczalną siłą odepchnięta. Miało się to powtórzyć kilka razy. Przerażona ujrzała nad wejściem do bazyliki wizerunek Matki Bożej. Wtedy zawołała: Matko Miłosierdzia, skoro odrzuca mnie Twój Syn, Ty mnie nie odrzucaj. Pozwól mi ujrzeć drzewo, na którym dokonało się także moje zbawienie. Usłyszała wtedy wewnętrzny nakaz, by iść na pustynię, nad rzekę Jordan i tam spędzić na pokucie resztę swojego życia. Przyrzekła to uczynić. I odtąd bez żadnych przeszkód mogła wejść do bazyliki, by uczestniczyć w nabożeństwie. Żywot świętej nie podaje, ile lat Maria Egipcjanka spędziła na pokucie nad Jordanem. Miał ją przypadkowo odnaleźć kapłan, święty Zozym, który przyniósł jej po odbytej spowiedzi komunię świętą. Zawołała wówczas słowami starca Symeona: Teraz, o Władco, pozwól odejść służebnicy Twojej w pokoju, według słowa Twego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Kiedy Zozym przyszedł do niej na drugi rok, by pokrzepić ją ciałem pańskim, Maria już nie żyła. Legenda głosi, że podobnie jak ciało świętego Pawła Pustelnika pochowały w ziemi lwy, tak i Marii miały tę przysługę wyświadczyć. Ikonografia upodobała sobie naszą świętą. Jej wizerunki utrwalili na płótnie artyści tej klasy, co Tintoretto, Ribera, Hans Memling i inni. Święta Maria Egipcjanka jest patronką nawróconych jawnogrzesznic i rozpustnic. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej skłonności upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykład Twoich świętych odnowił w nas miłość ku Tobie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.